Piotr Gajek, witam w wydarzeniach telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Postrzelił byłą partnerkę. Mężczyzna ten skontaktował się ze służbami alarmowymi i oświadczył, iż właśnie zabił dziewczynę. Bez prawa jazdy, za to z ponad 3 promilami. Mężczyzna został zatrzymany. A na początek pierwsze informacje z raportu o koronawirusie. Od poniedziałku, 18 maja, trzeci etap znoszenia obostrzeń. Otwarte zostają m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Zluzowane będą również obostrzenia dotyczące gastronomii. Wprowadzona zostaje możliwość przyjmowania klientów w środku lokalu oraz otwarcia ogródków restauracyjnych. Otwarte będą także restauracje zlokalizowane w centrum handlowym. Jest również zezwolenie na wznowienie działalności kin plenerowych, w tym samochodowych. Do pracy na plany zdjęciowe lub na próby będą mogli powrócić także aktorzy z uwzględnieniem restrykcji sanitarnych. Więcej na temat trzeciego etapu odmrażania w jutrzejszym wydaniu wydarzeń. A teraz przechodzimy do Legnicy. Tragedia przy ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy. 36-letni mieszkaniec Legnicy postrzelił swoją byłą partnerkę. Kobieta walczy o życie. Napastnik po kilku godzinach policyjnej obławy został aresztowany. Prawdopodobnym motywem jego działania jest fakt, że mężczyzna nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Sprawca i ofiara dobrze się znali. Pracowali razem przez pewien czas, byli także parą, jednak kilka tygodni temu rozstali się. 12 maja około godziny 15:30 mężczyzna pojawił się w miejscu zamieszkania swojej byłej partnerki. Po około godzinie, kiedy 35-latka wracała do domu, napastnik zaatakował ją w klatce schodowej. Mężczyzna oddał 2 strzały, w tym jeden, który trafił bezpośrednio pokrzywdzoną w głowę. Następnie mężczyzna ten skontaktował się ze służbami alarmowymi i oświadczył, iż właśnie zabił dziewczynę. O strzelaninie błyskawicznie poinformowano dyżurnego legnickiej policji. Wpłynęła informacja o leżącej kobiecie na jednej z klatek schodowych w Legnicy z raną postrzałową głowy. Funkcjonariusze natychmiast udali się tam na miejsce, gdzie zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. 36-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Rozpoczęła się policyjna obława. Postrzeloną kobietę przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, gdzie została poddana zabiegowi operacyjnemu. Ustalono, iż ma ona rozległą ranę postrzałową głowy. W czasie operacji ujawniono również pocisk, który utkwił w jamach jej ciała. 36-letni mieszkaniec Legnicy, podejrzany o usiłowanie zabójstwa, ukrywał się w lesie między Bolesławem a Chocianowem. W tym czasie kontaktował się telefonicznie z różnymi osobami. Dzięki temu policji udało się ustalić lokalizację, z której logował się jego telefon. Po kilku godzinach działań i zaangażowaniu wielu funkcjonariuszy legnickiej policji, jak i również Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także policyjnych negocjatorów, udało się zatrzymać 36-letniego mieszkańca Legnicy na terenie powiatu bolesławieckiego. Przy tym mężczyźnie znaleziono rewolwer. Była to replika Colta z 1847 roku. Sprawca kupił broń w maju za pośrednictwem internetu. Strzelona przez niego 35-latka walczy o życie w legnickim szpitalu. O losie sprawcy strzelaniny zdecyduje teraz sąd. W zależności od rozwoju sprawy i rodzaju kwalifikacji jego czynu grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Nie miał uprawnień, miał za to 3,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jaworscy funkcjonariusze zatrzymali 52-letniego kierowcę mieszkańca powiatu jaworskiego. Grozi mu 2 lata pozbawienia wolności.
Kierujący Passatem mężczyzna wzbudził zainteresowanie patrolu dzielnicowych sposobem jazdy. Volkswagen poruszał się środkiem jezdni. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało 3,60 promila alkoholu w jego organizmie. Noc mężczyzna spędził w policyjnej izbie zatrzymań, natomiast jego samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. O dalszych losach nieodpowiedzialnego mężczyzny zadecyduje sąd. Policja ustala okoliczności wypadku ciężarówki z samochodem osobowym, do którego doszło na jednym ze skrzyżowań w Prochowicach. Obaj kierowcy twierdzą, że jechali zgodnie z przepisami. W wypadku ucierpiała pasażerka osobówki, która trafiła do legnickiego szpitala. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 94 z ulicą Jaworowską w Prochowicach. Kierujący zarówno z samochodu osobowego marki Volkswagen, jak i również z samochodu ciężarowego twierdzą, że obaj wjechali na zielonym świetle. W wypadku ucierpiała pasażerka Volkswagena. Ranną kobietę przewieziono do szpitala w Legnicy. Obecnie policjanci zabezpieczają monitoring, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi DK94 z ulicą Jaworowską w Prochowicach, jak i również ustalamy świadków tego zdarzenia. Przez kilka godzin ruch w tym miejscu odbywał się wahadłowo. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze? Znęcał się nad rodziną. W domu nie brakowało wyzwisk oraz sytuacji poniżających i ośmieszających pokrzywdzonych. Wybił szybę w autobusie miejskim i uciekł. W momencie, kiedy podjechał autobus, krzyknął: patrzcie, co się teraz będzie działo. Dwudziestopięcioletni mieszkaniec Polkowic od dłuższego czasu znęcał się nad rodzicami i siostrą. Wreszcie rodzina nie wytrzymała i zgłosiła sprawę policji. Oprawcy postawiono już zarzuty. Podejrzany podczas awantur był zazwyczaj pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Sprawca znęcał się nad swoimi ofiarami nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. W domu nie brakowało wyzwisk oraz sytuacji poniżających i ośmieszających pokrzywdzonych. W końcu rodzina skontaktowała się z funkcjonariuszami. Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na przedstawienie 25-latkowi zarzutu znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną. Prokurator rejonowy w Lubinie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zobowiązał go do opuszczenia rodzinnego domu, nakładając jednocześnie zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Za przestępstwo znęcania się fizycznego oraz psychicznego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Krzyczał do ludzi na przystanku autobusowym: patrzcie, teraz będzie się działo, po czym rzucił butelką w drzwi autobusu miejskiego. 44-letni Lubinianin wybił szybę i uciekł. Mundurowi zatrzymali sprawcę, który trafił już do policyjnej celi. Świadkowie zdarzenia zawiadomili policję, że przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie agresywny mężczyzna rzucił butelką w drzwi autobusu miejskiego. Na miejscu świadkowie oświadczyli mundurowym, że dziwnie zachowujący się mężczyzna stojący na przystanku, w momencie kiedy podjechał autobus, krzyknął: patrzcie, co się teraz będzie działo, i rzucił butelką w drzwi pojazdu, a następnie uciekł. Mundurowi zatrzymali podejrzanego niedaleko miejsca zdarzenia. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Lubina. Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do dokonanych zniszczeń i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Teraz będzie musiał naprawić wyrządzone szkody. Lubiński PKS wycenił szkody na 5000 zł. 44-latkowi za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który włamywał się do warsztatów samochodowych i kradł drogie narzędzia. 40-latka zatrzymali głogowscy policjanci. Do włamań i kradzieży doszło pod koniec kwietnia bieżącego roku. Sprawca włamywał się do warsztatów samochodowych i łupem padły m.in. urządzenia diagnostyczne, laptop oraz części samochodowe i specjalistyczne narzędzia. W związku z tym straty były duże. Dwa włamania do dwóch warsztatów, straty przekraczały 50 tysięcy złotych. Mężczyzna jest dobrze znany policjantom i niedawno był już zatrzymywany nie tylko za włamania i kradzieże, ale także przestępstwa narkotykowe oraz kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali podejrzanego 40-latka o te właśnie włamania i kradzieże. Decyzją sądu na wniosek policji i prokuratury starszy został aresztowany na okres 3 miesięcy. Podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Kilka jednostek Straży Pożarnej gasiło pożar zabudowań gospodarczych w Kaczorowie, do którego doszło we wtorek po godzinie 14:30. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zaproszenia ognia i jakie są straty.
Pierwsze do Kaczorowa dojechały okoliczne zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Po kilku minutach dojechały też ciężkie wozy gaśnicze z Jawora i Jeleniej Góry. Paliło się pomieszczenie gospodarcze, strażacy skupili się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu przed ogniem sąsiadującej przybudówki. Pożar był już na tyle rozwinięty, że jeden z budynków zupełnie był już spalony, natomiast postawiono prądy gaśnicze w obronie tego drugiego. Udało się częściowo go uratować. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu pojawił się też patrol policji i pogotowie energetyczne. W tej chwili jeszcze nie znamy przyczyny. Jest kilka tutaj takich wątków, które są konsultowane pomiędzy policją a strażakami. Jest energetyka na miejscu, bo doszło do nadpalenia też linii energetycznej, więc no, jeszcze w tej chwili to za wcześnie, żeby mówić o jakichś przyczynach. Dochodzenie w zakresie ustalenia przyczyny powstania pożaru prowadzi policja. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie nie zostanie zlikwidowany. Restrukturyzacja w placówce jest jednak niezbędna w obecnej sytuacji. Taka jest decyzja władz powiatu lubińskiego. Nie ma pieniędzy na utrzymanie ośrodka w dotychczasowej formie. Obniżenie wpływów z podatku PIT-CIT czy zbyt niska subwencja oświatowa to codzienność, z którą styka się jak większość samorządów w Polsce, również i powiat lubiński. Restrukturyzacja w Młodzieżowym Domu Kultury, jaką zapowiada starosta, zaniepokoiła rodziców i pracowników, którzy boją się, że w efekcie placówka przestanie istnieć. Zostały tylko podjęte pewne działania restrukturyzacyjne, które mają spowodować pewne oszczędności, które dadzą możliwość zmniejszenia kosztów prowadzenia tych dwóch jednostek. Ta redukcja etatów następowała, właściwie może nie tyle redukcja, mówimy o restrukturyzacji we wszystkich szkołach i placówkach. To nie tylko dotyczyło Młodzieżowego Domu Kultury. Natomiast jeżeli chodzi o subwencję dla Młodzieżowego Domu Kultury, ona jest wspólna z subwencją przeznaczoną dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo jest to subwencja na zajęcia pozaszkolne, którą powiat otrzymuje w zbyt małej wysokości w stosunku do tego, co w tej chwili funkcjonuje, ponieważ w zeszłym roku do tych dwóch placówek powiat z budżetu dołożył 1 600 000, ponad 1 600 000. W tym roku na podstawie planów wynikałoby, że musielibyśmy dołożyć ponad 2 300 000. Już teraz wiadomo, że sekcje sportowe mają zostać przeniesione do klubów sportowych. Nie będzie również lekcji języków obcych. Tutaj w tym wypadku działalność klubów sportowych pod jakby w Młodzieżowym Domu Kultury została uznana, że jest niezasadna. Tak? Języki obce są nauczane w szkołach tak naprawdę, od szkoły podstawowej poprzez szkoły ponadpodstawowe i tutaj również, żeby nie likwidować, znaczy może nie tyle likwidować, żeby nie zmniejszać ilości godzin zajęć, innych zajęć, które są typowo takie kulturalne, czyli teatr, czy ceramika, czy rzeźba, czy malarstwo, czy plastyczne zajęcia. W związku z restrukturyzacją szykują się również cięcia etatów. W większości dyrektor podejmował jakby decyzję o pracownikach. W związku z tym, że byli to pracownicy, są to pracownicy emeryci na umowę na czas określony, którzy takie zajęcia prowadzili i tak naprawdę wśród tych pracowników 7 nauczycieli, którzy tam brali w tym udział, jakby jeżeli chodzi o ich zajęcia, redukcję ich zajęć, 6 mają umowy na czas określony, w tym 4 jest emerytów, 1 tylko z nauczycieli miał umowę na czas nieokreślony. Natomiast dodatkowo jeszcze tam była redukcja dozorców, którzy zapewniali obsługę związaną z dozorem alarmu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że plany likwidacji zajęć spowodowane są trudnościami budżetowymi Starostwa Powiatowego w Lubinie, dlatego szukamy wsparcia oraz rozwiązań tej sytuacji. Również poza starostwem napisali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców przy MDK-u, prosząc o wsparcie prezydenta Lubina. Na teraz w wydarzeniach telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.